perspektywie finansowej na lata 2014-2020 samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przy wsparciu funduszy europejskich zrealizował tysiące ważnych i potrzebnych mieszkańcom regionu projektów. Środki, które przekazała nam Unia, to ponad 9 miliardów złotych. To niebagatelna kwota, dzięki której lepiej rozwijają się miasta i wsie. Inwestujemy w edukację. Zbudowaliśmy nowe przedszkola, zmodernizowaliśmy szkoły podstawowe, technika, szkoły branżowe. Stworzyliśmy programy szkoleń komputerowych, językowych, praktyk zawodowych. Troszczymy się także o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców. Dofinansowaliśmy nowy sprzęt dla szpitali, budowę i modernizację SOR-ów. Ułatwiliśmy dostęp do profilaktyki chorób zakaźnych i onkologicznych. Wspieramy osoby starsze i niesamodzielne. Przeznaczyliśmy dotacje na modernizację miejskich parków, wsparcie edukacji ekologicznej oraz ochronę zagrożonych gatunków roślin. Tworzymy też przestrzeń dla kultury. Kupiliśmy wyposażenie dla Bydgoskiej Filharmonii. Wyremontowaliśmy muzea, domy kultury i sale widowiskowe. Wspieramy rewaloryzację i ochronę zabytków. Otwieramy nowe biblioteki szkolne. Wiemy, że ruch to zdrowie. Dlatego w naszym województwie modernizujemy stadiony sportowe, miejsca rekreacyjne, a także realizujemy projekty aktywizacji społecznej dla osób dorosłych. Wiemy też, że mieszkańcy naszego województwa to miłośnicy jazdy na rowerach. Dlatego budujemy kilometry nowych ścieżek rowerowych. Dofinansowujemy stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i rozbudowę sieci kanalizacyjnych w gminach. Poprawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Stawiamy na rozwój infrastruktury lotniczej. Wspieramy osoby starsze, rodziny i najmłodszych mieszkańców regionu poprzez budowę nowych placów zabaw, tworząc miejsca integracji społecznej czy powiatowe centra wsparcia. Kujawsko-Pomorskie. Zmieniamy region z funduszami europejskimi.